Witam na moim kanale, gorąco, zawsze serdecznie. Chyba dzisiaj popłynąłem z tym przywitaniem. W każdym bądź razie mamy pierwszy dzień, gdzie w teorii będziemy sami wszystko robić i będziemy oceniani. Zobaczymy. Zobaczymy, co zobaczymy. List przewozowy, to chyba się nic nie zmieniło. Przemytnik. Podejrzewamy, że kierowca, który wczoraj nie zatrzymał się do kontroli, będzie próbował przekroczyć granicę. Częściowy numer rejestracyjny 2JX. Dobra, zobaczmy zatem. Jak ta gra śmiga. Chyba ten mój PC się nie nadaje za bardzo do tej gry, ale okej. Wpuszczamy. 2JX. Kurde, tamten jaki będzie. Dzień dobry. Teraz chcę tylko przypominać. Mamy latarkę. Siema, siema. Zobaczmy, co tu mamy. Żadnych węży nie widzę. Poproszę dokumenty. Nie, nie mam nic. Poproszę dokumenty. Drobny handel. Niektórzy przyjezdni będą chcieli z tobą pohandlować. W państwie komunistycznym towar pierwszej potrzeby często dostępny jest jedynie na czarnym rynku. No nie. Drobny handel może być dla ciebie okazją na dodatkowy zarobek. Cena towaru w twoim inwentarzu to cena, za którą kupiłeś dany przedmiot. Przed sprzedażą możesz łatwo sprawdzić, czy twoja transakcja będzie opłacalna. W każdej chwili możesz sprzedać nadmiarowy towar u barmana w zajeździe pod pijanym niedźwiedziem. Serio? Ja mam fajki? Tak? Skąd ja mam fajki? Sprzedaję. Nie no, nie będę się bawił w to, kolego. Daj dokumenty. Czemu ja taki mały jestem? Dobra, nie to. Mamy papiery, dobra. Zachari. Zafar Zachari, Zafar Zachari. 2D4, dobra. 11 lipca. Okej, okay. Handel. Data urodzenia, ciekawe, czy to ma coś wspólnego. Data ważności. W którym my w ogóle rok mamy? Data ważności paszportu się nie zgadza. Jak my to mamy zrobić? Aha. Nie. Kurde no. Data ważności jest nieważna. Data ważności jest nieważna. Czyli coś takiego musimy zrobić. Wydaje mi się, że data ważności. Paszport. Myślę, że jest to. Ale zobaczmy dalej. Może otwórzmy cokolwiek. Wejść nie mogę, więc trzeba to najlepiej chyba wyładować, nie? Jak to się sprawdzało? Potwierdzony ładunek, wyładuj. Dobrze jest. W sumie nie wiem, czemu to wyładowywuje, ale nie mógłbym się tak dostać. Dobra. Nie wiem. To takie kolejne odcinki będą niestety koślawe w moim wykonaniu, gdyż ponieważ... Jak się sprawdzało ładunek, żeby zapisywał? Dobra. Jest. Tak trochę ten kusi mnie, żeby zobaczyć, z czego się nie przemyca. Tak.
Tak. Skrzynia jabłek 3. Worek z nawozem 2. Worek z nawozem. Nie ma worka z nawozem, albo jestem ślepy. No nie ma worku z nawozem. Tak, ta. Kolego. Nic nie widzę. To mnie martwi. Jak tutaj się sprawdza, czy ktoś czegoś w siedzeniach nie ma? Dobra, tak czy siak, kolega mu się tu nie zgadza. Nie wiem dlaczego, ale myślę, że otwiera się dokumenty na dół. Niech ja jeszcze pomyślę. Tak. List przewozowy. Się nie zgadza. Teraz bym wziął do ręki, no nie pistolet. Siekierę? Czy nóż? I tak go nie wpuścimy, więc niech robi wypad. A siekierą? Piwa bym się napił. Ciekaw jestem, jaką karę dostanę za to, że towar mu rozwaliłem. Jabłuszka. Nie no, dobra. Z widłami go pożegnajmy. A co? Jak się robi, żeby były ręce puste? Halo? Ty no, kurde no. Ej! Wyrzuciłem. Drogi kolego. Nie tak. Proszę wejść do pojazdu. Dokumenty już przyjęte. Musi zwrócić ładunek do pojazdu. Serio? Okej. A jak to się robi? Ja nic nie wiem. Jak się oddaje towar do... do tego... No ja nie wiem. No idź w cholerę, no, że tak powiem. Kolokwialnie. Jak mam zwrócić ładunek? Potwierdzony ładunek. Ale ja to jestem normalnie. Paszport. To. Nie to. Jak ja mu ten ładunek mam oddać? Halo. Oddaj mu ładunek, no. Super. Opcje, sterowanie. Gdzie jest sterowanie jakieś? Kontroler. Atak. Raport inspekcji, podręcznik. Rzuć przedmiotem. Jazda do przodu. Nie mam pojęcia jak ten. Interakcja J. Jak ja mam to mu oddać? A, może tego Stefana poprosić. Zwróć ładunek, dobra. Już się bałem, że my to sami robimy. To wszystko, kontrola zakończona, odrzucamy. Dobrze, dobrze. O szybko.
Ile na ciebie czasu straciłem. Mam nadzieję, że przynajmniej jakąś kasę dostanę. Jaka ocena? Kierowca nie spełniał wymogów wjazdu do kraju, czyli co, okej, tak? Wyniki kontroli. Świetne. Czyli chociaż no nie był jakiś super. Ze względu na błędne dokumenty, czyli okej. A zdjęcie się nie zgadzało jeszcze, z tego co widzę. Rozumiem. No dobra. Przynajmniej... Dobre to, że go nie wpuściłem. Sembudu, eto pariatko? Ta, sembudu, wszystko pariatku, tak, tak. Nie tak, że co, kurwa? Furka, wyszyjedź maszynu, a śladowaty jego. No właśnie. Co za koleś? Co tu się dzieje? Jedziemy. Gdzie on jest? Gdzie on pojechał? Tu w prawo? Normalnie jaka akcja. Niesamowite. To normalnie my sami wsiadamy i go gonimy? Jeszcze będziemy do niego strzelać. To dopiero urozmaicenie. Dobrze ciśnie tą ciężarówką. I co my mamy zrobić? Zajechać mu drogę, czy jak? Otlikso! No pan myślarym zganiać! Ale z tych bydlok spijalejno, ać powrotny Edgondra! I kolega mu jeszcze wjechał. Aresztowanko. Przestępca aresztowany, co on robić? Maluch ze spoilerem? Wróć do biura na posterunku, odbierz nowe rozkazy. Okay. Grubo. Ej, za daleko poszedłem. Wyłącz światło, włącz silnik, dobra. No ale muszę przyznać, że to dosyć ciekawe było. Nie powiem. To gomin, człowieku. Ale widzę, że ruch tutaj duży, przygraniczny. Nie wiem, gdzie mam jechać. Chyba dobrze jadę. Dogoniłem kolegę, a się bałem, że będę, nie wiem, szczalał do niego czy coś. Motel Karat. Ale muszę przyznać, że zaskoczył mnie tym, że ten odjechał. Zakładam, że tutaj się wysiada. Ważny telefon za 3 minuty. Dobra, zobaczmy. Szlaban mnie rozwalił. Cham jaki. Wolności się im zachciewa. To jest telefon? Warishu, my zatracili radio Siaza, ać brigadu starszyni Gavrilova. Oni madre trupsaja, ili kwawo fista terrori, ać laso pilnikowna ja. Dielo eto ażne, ili owy madre churka baszlo. Koresel sorokin, nożnieje was. Kurde. Serio? Skontaktuj się z brygadą. To chyba
nie dane mi będzie posprzedać samochodów, no dobra. Biegaj. Może poszczelamy sobie. Widzę, że tutaj już ktoś do mnie dołączył. Odpalajmy zatem. Czy nie muszę odpalać? Zaraz, to chyba jeszcze za wcześnie. Coś muszę to wziąć. No właśnie, drugi pistolet zapewne. Pomóż, awarysiu! Aś tramoj, sybia! Dwa pistolety. Będę jak John Wick. Jeden pistolet można bezhandlować. To prawotny aparatniok problema zadon. To zależne od droni od montra. Aj, co tu w prawo idziemy? Tartak. Skąd ja tu mogę widzieć, gdzie jest Tartak? Tutaj jest Tartak? Tu mapa jest jakaś. Ta. Ta ta ta. Co za muzyka. Kurde, na serio, to myślałem, że będziemy stać na tej granicy i sprawdzać te dokumenty. A tutaj jakiś więźniów się wozi, tutaj teraz jakaś akcja, to ci uciek z tego. Spod posterunku. Niesamowite. I co tu mamy? Ilio Budra pachal, ać choroczny robotca. O co tu biega? Nie tap to uwarić. Starszina Gavrilov estio zazdro kryminalov. Acz nie ta aralać. A jo madro uswiadomica inspektora ili incidente. O mój Boże, co się dzieje? Nie mogę wyjść. Kurde. Jaka strzelanina. Normalnie... Super. Ja tym swoim pistolecikiem, oni z kałachami, tak? To fajny pomysł ktoś miał. Nie powiem. Urka! Opochameno! A zmożno je wożywatko! A troby, wariszu. A może ja nie miałem szans tego przeżyć? Może tak było scenariuszu, że musiałem być ranny. Przekonani o twojej śmierci rebelianci uciekają z Tartaku. Po godzinie zaniepokojony komisarz wysyła na miejsce swojego zastępcę wraz z brygadą wsparcia. Rana na twojej głowie okazuje się powierzchowna. Niestety towarzysz Sorokin nie miał tyle szczęścia. To wydaje mi się, że to było w scenariuszu zrobione. Gratulacje. Jesteś już gotowy do samodzielnej pracy? Tak, na pewno. Wykonuj poprawnie swoje obowiązki, aby awansować. Wyższa ranga oznacza lepsze zarobki oraz dostęp do nowych funkcji posterunku. Od tego momentu nie będziemy cię już wspierać finansowo. Zadłużenie placówki będzie skutkować natychmiastowym zwolnieniem. Okay. O, Marisiu, a ja radny lisz to żywacko. Wasze madro wartne i powdzia. Lisz to was gotowko służni. Ili o raporta komisar menor... Fałszywa pomoc. Niszczycielski żywioł. Lisz dać was na żerobocy. Ajajaj. Co tu się dzieje? Jak długo przetrwam? Korna RKI tu rozpadną chytrownia. Eto barst narodni, my nie pozwalicie ich to krusku perewosku ać wsiem. Et walisz to ać was. No to super. Zabrania się wjazdu kierowcom, przewożącym czy przewożącym towary i bagaże z Królestwa RKI. Podejrzewam, że kierowca, który wczoraj nie zatrzymał się do kontroli, będzie próbował przekroczyć granicę CCE.
Panie, przecież ja tego nie zapamiętam. Królestwo RK. A, to nieźle. Coś mi zostało w tym torbie? Zostało. No, puszczaj. Zastanawiam się, jak wygląda RK-a. Jak to się patrzyło na ten RK-a. Koronę taką mają, dobra. Siema, maluch. Dokumenty. Ciekawe, ile dni ten przeżyje. Dobra. Dokumenty. Ej, turystyka, Ibek, Królestwo RK. Zdjęcie się nie zgadza. Tak a propos. Nie wpuszczamy go. Jak to mamy zobaczyć? Jak to mamy ten? Zaraz. To chowamy. Nieprawidłowości to gdzie? Tutaj? Zdjęcie się nie zgadza. Regulacje wjazdowe się nie zgadzają. Wjazdowe z dokumentami kierowcy. Numer paszportu, data ważności. Jakie mam to zaznaczyć, że to jest Królestwo RK? Nie da się tego. Tak czy siak, może nie ma co. Ale turystyka. Kurde. Przewodzą towary i bagaże. Dobra, wywala go. Oddajmy mu. To wszystko, kontrola zakończona. Odrzucone, zobaczymy. Wać oddaj nara. Przypuszczam, że miał więcej przewinień niż to jedno, ale... Zobaczmy ocenę. Kierowca nie spełniał wymogów. Ocena dobra. Czyli... Został zawrócony ze względu na błędne dokumenty. To chyba dobrze, zdjęcie się nie zgadzało. A dajcie. Ale tylko ocena dobra. Poproszę dokumenty. Atry, 7JX. Znaczy 7XJ. Bieg kierowcy 43. Klub pojazdu brązowy, to chyba nie jest brązowy. A kolega się zgadza. Tutaj chyba jest ok. Filat Utkin. A 81, 40. Ważne do października. Dobra. Idziemy sprawdzić towarys. Wyładuj, wyładuj. Akron nur masz minut czas. Ty mi tu nie mów, jak mam żyć. Dobra, zobaczmy latarką UV. Nie wiem, czy coś tu zobaczę kiedykolwiek. Nidwać fundra tajet! To dobrze. Chyba. Nie wiem, już nawet zapomniałem, jak ta kontrabanda wygląda. Tu jakiegoś silnika nie masz? Nie masz. Dobra. Jedźmy. Potwierdzony ładunek. Kibelek. Okej, okay, papierosy. O, obarna robota. Wybudru od Liksomo. Tak, tak. Coraz lepsze. Pytanie tylko, czy czegoś nie ma więcej przemyconego?
Jak jedno przemycił, to może i kolejne ma przemycone. To chyba siekierka ta. Jak? Ser? Ser? Najgorzej, że rzeczy mi się niszczą. A to czym? Nożem. Nie wiem, no skoro jedno przemycił, to może coś więcej mieć, nie? No bo ten towar potnę. A to czym? Czym? Jakąś pałką? To coś, bracie. Przegiął tylko z powodu ten, a ja tu mogę czymś przeciąć mu te rzeczy? Może jak masz ten, to jeszcze coś przemycasz, kolego. Nie wiem, potnę mu tapicerkę, a co? Zaraz mi się nóż skończy. Ej! Ja co z tym nożem zrobiłem? Kurde. Noża nie mam. Wyrzuciłem go chyba. Ja pierdziu. Stefan. Zaraz. Nie to. To też nie to. Biedak tylko fajki przewoził, a ja go ten tak potraktowałem, no ale to... co ja chciałem? List przewozowy zobaczyć. Nie to. Gdzie się patrzy ten? Też nie to. Cement. Toaleta jest, skrzynka serów jest, kuchenka gazowa 3 są, zagrożenie biologiczne 2, toaleta ten, czyli ładunek się zgadza. Teraz pytanie, czego powinienem aresztować za to, że próbował przemycać? To się aresztuje wtedy? Kurde, nie pamiętam. Aż to oszipka! Serio? Słuszne aresztowanie, tak? Dobra? Zdjęcie się też nie zgadzało? Serio? A nie, to chyba nie on. Już poprzedni był. Dobra, kolega musi te rzeczy pozabierać. Posprzątaj. Wyniki kontroli. Naleziona 1 na 3. Tylnia opona, przedni grill? Jak przedni grill? Kurde. Dobra. Chodźmy z kolejnym. Czekaj, kiedy ja muszę ich ten do więzienia zawieźć, do kamieniołomu. Muszę iść noże sobie pokupować. Dobra, brązowa ta. Witajcie. Nie ma bagażni, ten, rejestracji nie ma. 1K brązowe, dobra. Poproszę dokumenty. Akrowrotaj. Tak, ta. To spadne erkei, zadoń duro ni madre teresnej. Nie tam ilio one brazu nasze wyprawy. Po rozbiciu jednego. Zapoczna to terrora.
brązowe. Czy to jest brąz? Serio? Czy kimla? Akronur masz minut czas. Tak, mówisz? Iliu nie da burdu menosidzienia. Może my też powinniśmy odjechać i uciec. No, wyłaź. Potwierdzony ładunek. Jak ja tu mam coś kiedyś znaleźć, jak ja tu nic nie widzę? Dobra, zobaczmy tego jego papiery. Borys Zima. Numer paszportu. Borys Zima, Akaristan. To jest jakby mój człowiek. 3 razy bagaż, 1 toaleta. Numer paszportu się zgadza. Wszystko jest ważne. Potwierdzony ładunek. Tak, wszystko. Nie zapisałem, tylko od razu wziąłem. Się zgadza. Kurde, no wygląda, że wszystko okej jest. Brązowy samochód. Nie, może to nie jest brąz. Gdzie ten mój kolega od załadunku? Chodź tu, kolego. Starunkowy. Dobra. Chyba go puszczę. Zdjęcie się raczej zgadza. Bagaż się zgadza. Fotka jest ok. 45. Ja za długo to wszystko sprawdzam. 45. Wiek kierowcy. Czterdzieści trzy lata. Tak nie mam jak tego ten brązowy. W sumie jakby był przemalowany, to bym chyba widział. Tak mi się wydaje. Dobra, ryzyk fizyk. Czuję, że to jeszcze nie ten. Że coś pominąłem. Alaraćlo. Może ma coś w oponach miał, nie wiem. I co, pojedzie tak z otwartą maską? I jak? Serio? Wszystko ok? Nie czułem, żeby było ok. Kolega maluchem. Czarny. Dobra, poproszę dokumenty. Jakie boko brody ma, panie. Zobaczmy UV, może coś znajdę. Zastanawiam się, jak ta kontrabanda będzie wyglądała. Nie by było na szkoleniu, ale... UV trzeba? Nie, no chyba nie.
dokumenty. To chyba on. Karta wstępu. A, odrzucamy go, bo jest z tego królestwa. Dobra. Czyli co ja mam zrobić w takim wypadku? Że regulacje wjazdowe? Nie jestem pewien. Oddajmy. Odrzucamy. Atajus, jem rachowy! Trzeba było nie robić zamachu na nas. Dobra, wpuszczamy kolejnego. Pojechał z bagażnikiem. No, kierowca był czysty, ale był z królestwa. To może niepotrzebnie te regulacje wjazdowe zaznaczyłem. Atajcie. Dobra. Pierwsza skucha dzisiaj. Ad maturo. Dwa jota. Brązowy nie jest. Ale może ma 43 lata. Wecz to was zarubtaneczko? A ja lejno odkupić saje to was. Wiem. Królestwo Arke zabrania się wjazdu kierowcom przewożącym towary i bagaże. A może turystyka jest okej? Okay? Nie wiem, bagaże nie ma. Turystycznie tylko przyjeżdża. Boję się, że tego wpuszczę i też będzie źle. Tak czuję. Mam ochotę go wpuścić, ale zobaczmy. Tak na próbę. Zdjęcie się zgadza. Tylko on jest z tego królestwa Arkei, którego mieliśmy nie wpuszczać. Ale tylko w przypadku, gdy przewożą towary i ładunki, no. Ten raczej nic nie przewozi. Kubilaj Anagulwej. Anagulwej. 42, a mamy teraz 81. To ma ile? On nie ma 43 lat? Kurde. Nie ma 43 lat raczej. Dobra, no. Najwyżej się przejadę. Wydaje mi się, że z tego królestwa nie powinienem wpuszczać. Tak jak tamtego nie powinienem wpuścić, tylko może zaznaczyłem niepotrzebnie. I co? O, a jednak mogłem. Adma obarmienitka, ać obają instrumenty pierowosku zakrutników ilio odzicicha. Dobra. To co, jedziemy z więźniami w takim wypadku? Przynieść do radiowozu. Przy okazji sobie coś tam pokupuję. Za pomocą tego komputera możesz ulepszać swój posterunek, kontrolować dzienny koszt jego utrzymania oraz sprawdzać statystyki swojej pracy. Zatrudnij dodatkowych strażników, aby poprawić obronność posterunku. Ulepszaj budynki, aby zyskać dodatkową przestrzeń lub zwiększyć poziom swojej percepcji. Kupuj nowe radiowozy, aby sprawniej ścigać przestępców. Nie mam kasę na cokolwiek. Kwatera, magazyn, więzienie. Personel. Kowalski. Pojazdy. O, to fajnie wygląda. Normalnie jakby ten. Radiowóz w Polsce. Nie mam kasy raczej na takie rzeczy. Kurde, czemu wyszedłeś? Kwatera. 600. Za dużo.
za dużo. Nie, to mogę co najwyżej kogoś zatrudnić i tyle. 250? Pistolet. Ja to na razie nic nie zrobię. Nie mam kasy, kurde. Idziemy do kamieniołomu zatem. Mam nadzieję, że za dostarczenie dwóch przestępców. A dajcie waliszu komandiru. Nic się nie stanie. Tylko tak się zacząłem zastanawiać teraz. Czy ja mam jakąś kontrabandę? Mam. Na czerwono jest kontrabanda. Papierosy. Serio? Tak mi przerzuciłeś. Wszystko. Co za gra. W sumie nie wiem, po co ja to przerzucam. Najgorzej, że nie pamiętam, komu się to też oddawało. Włączamy światła. Silnik. Zobaczmy na mapę. Czyli muszę tutaj w sam prawy dolny róg pojechać. Zastanawiam się, kontrabanda jest B8? Nie pamiętam. Ale idziemy. Opuszczanie posterunku. Podróżując po świecie Akari stanu, uważaj na wrogie oddziały gangu. Będą próbować odbić swoich towarzyszy lub odzyskać przejęty towar. Gdy ich napotkasz, możesz uciekać lub powalczyć z nimi, aby trzymać dodatkową nagrodę. Nie, no może ten, nie będą mnie atakować. Za paczkę fajek. To fajnie. Że nie możesz. Widzę, że się atakują. Kurde. Gdzie jest to wojsko, policja? Co, uciekłem im czy nie? Chyba kiedyś będzie też mapę z buta pozwiedzać. Przypuszczam, że niejedno fajną niespodziankę ukryli. Twórcy gry na mapie. Może jakaś kasa będzie? Kamieniołom, czyli obóz pracy, dobra. Rozumiem, że tak. Coś tam pamiętam, ale nie pamiętam. Szolek. Ada? Odlikso! My zawdry prebuje tnu w oczka ruczko, ać roboce. Dobra, czyli za łebkę mam stówkę. To chyba spoko. Czyli on automatycznie wyłącza silnik. Okej. Okay. To teraz kontrabandę oddać i po drodze zakupy zrobić. Muszę z dwa noże kupić. Tak? Serio? Jak ja tam mam? Nie mam tutaj torby? Czyli tu by... No to rozumiem... Na serio, że mam do B8 pojechać, ale... Po drodze by się przydało pojechać do... No G6. Coś kupić. Czyli wykręcamy. Jak będzie restauracja przed nami, to w lewo. Tak, we
wychodzi. Ciemno wszędzie. Gdzie jest ta restauracja? Halo. Dobra, mamy restaurację. Czym ja to w lewo? Do sklepu. Jakoś tak. Open. A dajcie. Ada? Oj, Vlad. Coś bym kupił od ciebie. Co bym chciał? O, po cholerę mi czekan. Czyli tak, siekiera się kończy. Ładnie. Jakiś nóż, skalpel, nóż taktyczny. Dobra, przeoszczędzę trochę. Tonfa, gazurka. Co tu mi się jeszcze kończy? Chyba to. Łom. Łom to jest to samo co tonfa, przypuszczam. No ale gałąź. Gałąź to mogłem sobie sam wziąć. A, rozumiem, czyli czekam to taki najlepszy od siekiery. Szpadel. Po co mi szpadel? Będę coś odkupywał. Dobra, to weźmy tonfę, co by już nie przepłacać za bardzo. To atabarsny teresin. Tak. Idziemy oddać faję. Faję. Czyli 800 straciłem. Straciłem 800. Stówkę. Drzewo się zawaliło, no bo czemu? I czemu ja akurat musiałem je rozwalać? Czemu na przykład kolega, który z naprzeciwka jechał? A co by było, jakby na przykład nie miał siekiery? Bo teraz zużyłem ją. To bym nie przejechał tędy, czy jak? W sumie z tą jedną paczką to mogłem się nie wyodurniać. Nie, w tą stronę chyba skręciłem. Ta. Mogłem pojechać wprost. Dobra, w każdym bądź razie cały czas prosto. Znaczy do góry, no. Na północ, niech będzie. Ciekawe co by było, jakby to samochód jechał z naprzeciwka. Jakbyśmy się wyminęli. Już dzień minął? Serio? To niedobrze. Aha. Ale bym przewalił. Prosto, krzywo, bo lepsze siebie. Nie no, bez sensu z jedną paczką fajek jechać.
jestem ciekawy, ile kasy dostanę za to. Myślę, że tu warto jechać, jak już będzie nam się magazyn przepełniał. Inna sprawa, że być może się wtedy narażamy na atak rebeliantów. No wyłaź. Chciałem iść spać. Z kolegą muszę zagadać się? Czy jak? Halo? Z kim ja mam tu zagadać? A dajcie, wariżu komandieru. Aha. Obarczna robota. Was pochwycieli adrowni kontrabandu. 6 dolarów zarobiłem. Okej. Warto było jechać. Szkoda, że lusterka nie działa. Dobra, wracamy na chatę. Idziemy w Kimę. Kończymy ten odcinek. Pełen wrażeń, pościgów i w ogóle. Jeżeli to tak codziennie będzie, jak będą jakieś ataki, kurde, ucieczki, to będzie wesoło. Pan z krówką jedzie, tak. Ciężko wyminąć. Za duży ruch. W sumie to chyba nie krowy wiezie, tylko jakieś tam kozły. Daj się wyminąć, ty. Panie kierowco. Ciekawe, czy gdzieś tu pokazuje, która godzina jest. Dobra, parkujemy. Wysiadamy. Idziemy spać. I witamy nowy dzień. Nowy dzień, nowy ja. Wariszu, obnawy chorosznej spaliście. Gotować na żyrobot sadennaja? Ale oczywiście. Zapisania gry nie mam, ale... Możesz utracić niezapisane. Nie wiem, kiedy gra zapisała, ale mam nadzieję, że teraz. No w każdym razie, tak jak mówię, jeden dzionek służby za nami. Zobaczymy, jak w następnym odcinku, co prawda, jak pójdzie ten dzionek. No myślę, że ten odcinek będzie tradycyjnie. No myślę, że niedziela jest dobrym dniem na kontraband, police. A tymczasem uciekam. Hej.